Ciężko powiedzieć coś mądrego po takiej końcówce. Daliśmy zebrać sobie 15 piłek. Straciliśmy 11 punktów w 50 sekund. Przegraliśmy jednym punktem mecz. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tym momencie. Dziękuję. No nic, też witam serdecznie. Jak się z koszykarskimi bogami w kulki czasami próbuje lecieć, to tak się to się kończy. Prowadziliśmy, kontrolowaliśmy. W sumie prowadziliśmy 3 razy 10 punktów i mimo wszystko oni wracali, oni walczyli, a my no... Zabrakło trochę odpowiedzialności i zespołowej, i indywidualnej o wynik. Mieliśmy problem w obronie z pozycją numer 4 trochę. Robert rzucił dużo, Igor, Zajcew. Soku chyba ostatnie 9 punktów rzucił, więc też miarę go zatrzymaliśmy. Gdyby nie nasze błędy pod koniec, to jest ta strata, chyba IV. Ale niestety, no, tak się zdarza i kolejny czas do nauki. Teraz zaczynamy najważniejszą część i tyle. Pamiętam, jak zdobyliśmy tu pierwsze mistrzostwo, to trochę gorzej zakończyliśmy rundę zasadniczą, bo przegraliśmy chyba 35 punktów z Turowem, więc jakkolwiek to brzmi po takiej końcówce, w tej chwili to już nie ma znaczenia. Zaczynamy nowy etap, etap walki o mistrzostwo. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy rozumieją to, jak ważne jest to, żeby wygrać. I wiadomo, zespołowo musimy się poprawić, ale też indywidualnie i tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy pytania? Łukasz chyba powiedział 2 dni temu, że rozmawialiśmy, tak, że chcemy tym meczem wysłać sygnał w Polskę, jak gra Stelmet, że jaki właściwie dzisiaj sygnał wysłaliście tym meczem? Że frajersko przegraliśmy. Tak wysłaliśmy na pewno. Natomiast przebieg gry, tak jak powiedziałem, no, musimy no, poprawić tą odpowiedzialność i indywidualną, i zespołową, że jak prowadzimy 10 punktów i gramy naprawdę nie najgorzej, później no, w 2 minuty tracimy, nie wiem, 9 punktów, czy w minutę i Rosa wraca. Także tu gra się 40 minut, potrzebujemy każdego, żeby dał z siebie maksa i tyle. No. Także oczywiście porażka boli, natomiast no, też są jakieś jasne, pozytywne sygnały, że mieliśmy swoje minuty, gdzie naprawdę ciężko nas było zatrzymać. Można trenera poprosić o wcześniejsze 39 minut, opisanie wykonania swojego zespołu, zanim nastała ta końcówka? A myślę, że zagraliśmy ofensywnie w tym meczu, wykorzystywaliśmy to, co chcieliśmy. W obronie w pierwszej kwarcie mieliśmy za dużo otwartych rzutów. Tutaj po zmianie krycia na pozycji 4 powinniśmy być bardziej agresywni na graczu wysokim. Trafili na dobrym procencie w pierwszej kwarcie i to tak naprawdę decydowało o tym. A druga rzecz, trzy rzeczy, które sobie założyliśmy, dwie zostały zrobione. Do 39 minuty zatrzymaliśmy ich szybki atak i punkty spod kosza. A następna rzecz to jest, nie zatrzymaliśmy zbiórki w ataku, bo z tego straciliśmy 8 punktów w pierwszej połowie. Co do drugiej połowy, no to prowadziliśmy, tak jak Łukasz już powiedział, 2 razy po 10 punktów i tu powinniśmy dołożyć, że tak powiem, zrobić jeszcze jeden krok, żeby przełamać ten mecz, a nie czekać na to, co zrobi rywal. Jakieś poproszę szczegółowe pytanie, panie Jacku, o dany element, to wtedy będę mógł odpowiedzieć. Nie, w pierwszej kwarcie akcje Koszarka z Dragicewiczem nie wyglądały najlepiej. To z czego to właściwie wynikało? Obaj panowie są na dzień dobry, chyba Vlado miał pretensje do pana Łukasza w pierwszej akcji nieudanej od razu. Nie przypominam sobie tego. Łukasz nie zrobił podania, bo Dragicewicz nie był otwarty. Znalazł inną drogę i zagraliśmy po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o to, druga strona, oni bumpowali od gracza wysokiego od pozycji numer 4. Dlatego potem graliśmy zagrywki, gdzie pozycja 4 była w rogu, albo on biegł na pick and roll'a i myślę, że wyglądało to już lepiej. Mnóstwo trójek rzuciła Rosa w pierwszej połowie, chyba 9 trójek miała w pierwszej połowie, ile się nie mylę.
czy jak rzuca, nie wiem, pierwszą, drugą, trzecią, piątą, szóstą i kolejne sobie trafia, to to jest błąd w obronie Stelmetu w tym momencie, czy Rosa ma nieprawdopodobny dzień właściwie? Jak to tłumaczy? A mieliśmy takie założenie, że przede wszystkim bronimy ich szybkiego ataku i penetracji w pomalowane. Nie da się obronić wszystkiego na 100%. Może jeden krok, może troszeczkę wcześniejszy sygnał w komunikacji, żeby dać rękę na rzut i to wszystko. No, natomiast byli w bardzo dobrej dyspozycji dzisiaj, myślę, rzutowi. Oba zespoły. To jeszcze o pierwszą połowę zapytam. Po pierwszej połowie mieliście zero zbiórek w ataku. To jak to wyjaśnić? Bo to człowiek w sumie tak patrzy na te liczby i dębieje, jak widzi tą zerówkę. A założenie było takie, że wracamy z trzema małymi graczami do obrony po to, żeby zatrzymać ich szybki atak. Zdobyli w pierwszej połowie chyba 6 punktów z szybkiego ataku, więc myślę, że to było efektywne. Co do zbiórki w ataku, no to mają silnych podkoszowych graczy naprawdę i ciężko się przebić. Poza tym, z tego co pamiętam, to chyba skończyliśmy na 56% z gry, więc to myślę, że jest wysoki procent i procentowo zbiórki wtedy przypadają na mniejszą cyfrę. A pan na dzisiaj może powiedzieć, skąd ta niestabilność w grze również dzisiaj? To co pan Łukasz mówił, że jak to właściwie jest? Potrafi się zagrać świetnie znowu, nie? Czekamy na tą stabilność i się doczekać jakoś nie można. A jakbyśmy zagrali 40 minut perfekcyjnie, to byśmy wygrali, nie wiem, 100 do 20, ale po drugiej stronie też są zawodnicy, którzy grają i też zespoły na dobrym poziomie, więc to nie jest tak, że można kogoś zatrzymać, że ktoś nie rzuci w ogóle do kosza. Myślę, że to się nie spotyka w seniorskiej koszykówce. Jest z nami trener drużyny gości Wojciech Kamiński i Michał Sokołowski. Panie trenerze, proszę do pasu. Wszystkim cieszę się bardzo, gratuluję swoim zawodnikom postawy i wygranego meczu. Myślę, że drużyna z Stelmetu była bardzo dobrze przygotowana. Grali świetny mecz w ofensywie, w pierwszej połowie wręcz niewiarygodnie trafiali za 3 punkty. Natomiast no, należy pochwalić nas za walkę do końca, bo wydawało się, że przy 7 punktach będzie nam bardzo ciężko wrócić do tej gry, do tego meczu, ale nawet trójka Michała, później przechwyt, kolejne punkty z innych rzutów wolnych. Szacunek duży dla moich graczy i cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Dziękuję. Proszę o komentarz. Dzień dobry. Cieszymy się, tak jak trener powiedział, z wygranej. Na pewno mieliśmy sporo przystoi w tym meczu, tak jak w poprzednim, z Krosnem. I mam nadzieję, że to już koniec tych przystoi i w play-offach ich nie będzie. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy pytania do naszych gości? Ja, że tak mało godnie mówię o tych ostatnich 46 sekundach i tym odrobieniu 7 punktów. Widział pan kiedyś takie coś, takie frajerstwo właściwie? Większe widziałem. Tak? Tak. To jest sport. No. Drodzy Państwo, jest 7 punktów, trafiamy trójkę, jest 4. Chwila nieuwagi i robimy przechwyt. No, różne się rzeczy zdarzają. No. To jest tylko sport i jasne. I dlatego wszyscy kochamy, bo nigdy nie możemy być pewni, co nas czeka. Oczywiście jak drużyna 20-30 punktów jest 30 sekund, to wiadomo. Ale myślę, że historia nie takie kamerki pamięta. I to jest właśnie piękne sportu. Dlatego się cieszymy, to bardziej, że to było w telewizji. Mam nadzieję, że ludzie, którzy oglądali i ci, co wyłączyli telewizor, myśląc, że już jest po meczu, jak był timeout na 40 parę sekund, a teraz są zdziwieni, szukają w internecie tych ostatnich 49 czy 7 sekund. Panie Michale, nie pomyślał pan sobie, że trochę jak Tracy McGrady w NBA, pan zagrał to ostatnie 40 sekund, 11 punktów, najlepszy zawodnik meczu, a minutę przed meczem 2 na 9 średnia rzutów dzisiaj i tylko 6 punktów. Do Trisiego to mi jeszcze brakuje bardzo wiele. Ale czy, nie wiem, każdy rzut oddaje tak, żeby wpadł, tak? Wcześniej się nie udawało, pod koniec się udało i pomogłem drużynie wygrać mecz, więc cieszę się. Ten, że na piątym miejscu skończyliście.
Jak to piąte miejsce? Niech pan całą tą rundę waszą bardzo poproszę też krótko o ocenie, o co wy właściwie. Ja myślę tak, w naszym wykonaniu, zderzyliśmy się w pierwszej rundzie bardzo mocno z tym pucharem z FIBA Champions League i z kontuzjami. I ta pierwsza runda na pewno nie należała do rząd naszych, najlepszych w naszym wykonaniu. Natomiast od momentu, kiedy pożegnaliśmy się najpierw z dwójką, a później z trzecim zawodnikiem z oceanu i wzmocniliśmy zespół tylko Ryanem, to drużyna zaczęła grać. I wyniki od tamtego czasu przegraliśmy tylko u siebie jednym punktem z Energią Czarną Słupsk i na wyjeździe do Wrocławku, więc myślę, że tak jak mówiłem, potencjał jest. Natomiast, no, tak jak też Michał powiedział, za dużo jest przestojów trochę w tej naszej grze i jeżeli chcemy coś działać w play-offach, to musimy tą grę ustabilizować i grać na równym poziomie przez całe 40. Natomiast jeszcze cieszę się bardzo, że każdy nowy zawodnik, szczególnie z tych Polaków, idzie w górę, tak jak dzisiaj Michał w końcówce zagrał. Świetna zmiana Filipa Ezekzuły, no, może troszkę nieszczęśliwa, ale myślę, że bardzo dobrego Daniela Szymkiewicza. Udany powrót do Zielonej Góry Igora Zajcewa. W pierwszej połowie, no, Robert Witka grał jako 18-latek, więc jest wiele takich fajnych, pozytywnych informacji z tego meczu i mam nadzieję, że na te ciężkie pojedynki z polskim sukcesorem będziemy dalej. Dziękuję.